moimi państwa gościem jest dziś Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Agrounia, cały tak czas. Tak. Panie ministrze, to zdradzę naszym widzom, że pan od rana na łączach, telefony nie milkną. Pan rozmawia z przedstawicielami rządu, ze współpracownikami, z przedstawicielami środowiska rolników? To dzisiaj mógłbym wymienić tak z przedstawicielami centralnymi różnych instytucji, które odpowiadają za to, co dzieje się w rolnictwie. To już były 2 albo 3 rozmowy z ludźmi z Koalicji Obywatelskiej, z działaczami Agrounii, którzy też są na wschodzie Polski, z rolnikami. To już kilka, nie kilkanaście telefonów, ale kilka od samego rana. Dzieje się dużo. Tutaj muszę być poinformowany z różnych miejsc o tym, co się dzieje i niestety tak wygląda ten początek pracy, układanie tygodnia, układanie tego, co dzieje się w resorcie, to nie jest łatwe. I właśnie jak łączyć skupia się to też na takim rejestrym zarządzaniu. Jak łączyć te role? I czy panu to się udaje, będąc w rządzie jednocześnie, ale również reprezentując ludzi, którzy protestują, może nie tyle przeciwko rządowi, ale jednak wymagają konkretnych działań, realizacji obietnic. Czas oceni, czy to się udaje, ale uważam, że wczorajsze spotkanie w Morągu też pokazało, że to się udaje. Rolnicy potraktowani bardzo poważnie na spotkaniu. Weszła delegacja, czego wcześniej nie było na takich spotkaniach politycznych, partyjnych i obojętnie o jakiej partii mówimy. Premier Donald Tusk rozmawiał z rolnikami, z przedstawicielami rolników jak równy z równym, z pełnym docenieniem, co jest według mnie zmiana milowa w ogóle w polskiej polityce. A tam była taka sytuacja, że chyba jakaś grupa rolników chciała wejść do środka, teraz, ale... Jak pan mówi, jeden z wiceministrów... Jak pan chce, to pan odbierze, tylko proszę się podzielić informacjami na ten. Jeden z wiceministrów, który też odpowiada za to, co dzieje się z MSWiA, z którym też blisko współpracuje odnośnie granicy. I to jest ciągły kontakt, ciągłe też naprawianie procedur. Nie będę teraz odbierał, Żeby nie było tak, że przez wizytę w naszym studiu jakaś ważna sprawa dla Polski nie zostanie załatwiona. Wszystkie sprawy zostaną załatwione. Panie ministrze, to jeszcze nawiązując, tam nie było takiej sytuacji, że część rolników nie weszła do tej sali, bo chciałbym to doprecyzować, nie, bo tam jasno było ktoś pisał w mediach społecznościowych na ten temat. Wie pan, jest wielu ludzi, którzy źle życzą temu, żeby rząd miał dobry kontakt z rolnikami, którzy dzisiaj są na ulicy. Myśmy prowadzili, już wiedząc o tym, że rolnicy będą, od piątku mieliśmy kontakt z tymi, którzy organizują tam protest i od samego początku mieli rolnicy protestujący informacje o tym, że nikt nie będzie chciał ich spychać, nie wpuszczać pod salę, że to będzie normalnie, ale żeby delegacja weszła do środka na spotkanie i to w piątek było już ustalone. Ustalone było, że to będzie kilka osób. Wskazała ta grupa 5 osób, które weszły i to też były normalne ustalenia, nie było tam... A panie ministrze, w piątek to był kulminacyjny moment tych demonstracji, czy możemy się spodziewać jeszcze kolejnych w takim samym natężeniu? Ja podejrzewam, że z tego, co widzę, będą dalej takie działania, ale to nie zmienia też trybu mojej pracy, a ja tylko powiem, że mnie to pomaga w pracy z pracownikami, z urzędnikami. Dzisiaj o 11 będę robił odprawę wszystkim pracownikom, którzy mnie w Ministerstwie Rolnictwa podlegają i to, co dzieje się na ulicy, naprawdę to pomaga. No właśnie, ale z pewnością nie pomaga to już ze względów takich czysto praktycznych kierowcom po prostu. Dlatego pewnie część kierowców też nas ogląda, zastanawia się, czy w tym tygodniu możemy spodziewać się blokady dróg i tak dalej. Podejrzewam, że tak i ja tutaj mogę powiedzieć tylko, żeby ten trudny czas przetrwać. My chcemy, mnie zależy na tym, żeby porządek na granicy zrobić i kierowcy też niech zrozumieją, że to jest w ich interesie. To, co się dzieje, bo to mówimy ciągle o żywności. Pan się spotkał na tych demonstracjach z rolnikami, był również minister rolnictwa. Donalda Tuska nie było z powodu urlopu z wnuczkami, ale czy z racji tego, że Donald Tusk wrócił, porozmawiam za chwilę zresztą o jego wystąpieniu, spotka się z rolnikami? Ma pan taką informację? Proszę pana, premier w ogóle jakikolwiek powinien był, rozdaje zadania swoim ministrom i wiceministrom, od których wymaga. Ja jestem wiceministrem rolnictwa, od którego premier wymaga bardzo dużo, od którego ja też czuję niesamowite wsparcie. I dla mnie to też jest bardzo istotne i rolnicy muszą wiedzieć dziś, że w mojej osobie mają człowieka, który jest bardzo blisko premiera, gdzie bardzo dużo tych spraw bezpośrednio do niego trafia w różnej formie ode mnie. I oddelegowanie zadań jest bardzo istotne. Ja te sprawy chcę jak najbardziej tutaj poukładać, przygotować dla premiera, dla naszego rządu, dla polskich rolników, bo to jest praca głównie dla rolników. I premier dzisiaj, Paryż, Berlin, rozmowy na temat Trójkąta Weimarskiego.
I każdy ma swoje zadania. I to chyba na tym polega. Czy podczas tych spotkań również w ramach tego trójkąta też może być podnoszony temat problemów w rolnictwie? No bo rolnicy protestują w całej Europie. Będzie ten temat na pewno podnoszony. Zresztą jak premier był na Ukrainie, to temat rolnictwa zdominował spotkanie z prezydentem Zełenskim i z innymi też obecnymi na różnych spotkaniach. Więc ja tutaj też nie mam najmniejszych wątpliwości, że ten temat rolnictwa będzie istotny. Premier wczoraj powiedział dość jednoznacznie, po której stronie stoi, że ja widzę też... Czytałem ostatnio takie i z 2020 roku wywiady z premierem Donaldem Tuskiem po powrocie tutaj do Polski, kiedy już szykował się do tego powrotu do polskiej polityki. I to, jak też porównywał swoją rolę w Europarlamencie do tej, którą dzisiaj ma, czy miał wtedy mieć. I to mówił jasno, że takie zaostrzenie polityki, mniej takiego wstrzymywania się, tego co wymagało też to stanowisko w Parlamencie Europejskim. I to widać, to zaostrzenie. I chociażby wczoraj jasno powiedział, my stoimy po interesie Polski, a nie interesuje nas, że to jest dla rolników holenderskich coś robione dobrze. W Morogu pan również był, też Donald Tusk nawiązał z panem kontakt podczas swojego przemówienia, ale też zadeklarował bardzo asertywną politykę wobec Ukrainy w sprawie eksportu jej żywności. Zresztą ja pamiętam, że Donald Tusk mówił o tym w 2022 roku, to było kilka miesięcy po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, że mogą być problemy i rolnicy mogą być poszkodowani. No wówczas Prawo i Sprawiedliwość krytykowało za te stwierdzenia Donalda Tuska. No dzisiaj mówią o tym wszyscy. I co w praktyce będzie oznaczać ta bardzo asertywna polityka wobec Ukrainy w sprawie eksportu zboża? To, że będziemy walczyć o polskie rolnictwo do upadłego. Ale i będziemy mówić, Państwo to rozwiążecie tak, żeby jednak w ten polityczny konflikt nie wchodzić z tutaj nie stroną. Ma politycznego konfliktu. Nie można mieszać takich interesów gospodarczych z interesami szerokiej polityki międzynarodowej. I wojnę wygrywa się głównie nabojami, czołgami, samolotami, wojskiem, a nie tylko tym, żeby sprzedawać zboże. I na sprzedawaniu zboża dzisiaj zarabia z Ukrainy ilu 20 czy 25 wielkich agroligarchów, którzy sprzedają to zboże do Polski, do krajów Zachodu. I dzisiaj nie możemy patrzeć na interes kilku ludzi, którzy też opływają w bogactwie. To nie jest... To jak to zatrzymać nie można tego mieszać z interesem takim narodowym. Namówić do tego, żeby mieć możliwość wprowadzenia jakichś nowych podatków, zmiana polityki słowej. Ja myślę, że takie rzeczy będą działy się tak cyklicznie, step by step, krok po kroku. Jeżeli mowa o podatkach, o cyle, to będzie docierać też do Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej. A my dzisiaj wprowadzimy, ja zresztą za chwilę będę rozmawiał o tym, by wprowadzić jeszcze bardziej szczegółowe kontrole na granicy, żebyśmy mieli pewność. Do tej pory sprawdzaliśmy wszystkie towary spożywcze, paszowe czy produkty techniczne, które mogłyby być wykorzystane w rolnictwie. Ja jestem dzisiaj zdania, że do każdej ciężarówki na polsko-ukraińskiej granicy celnik musi zajrzeć. Nieważne, czy tam są wpisane deski, że jadą, czy cokolwiek innego. Musimy mieć 100% pewności, że nikt nas nie oszukuje. Te kontrole mogą być zaostrzone, bo o nich też mówił premier Tusk wczoraj. Dzisiaj o godzinie 15 będę widział się z przedstawicielami Inspekcji Transportu Drogowego, Krajowej Administracji Skarbowej. Czyli rozumiem, że popołudnia seria ważnych spotkań. Też nie chcę mówić zbyt dużo, bo to są też często spotkania takie dość operacyjne. No, ja też nie mogę mówić o wszystkich kontrolach, które się odbywają, bo to byłoby pokazywanie też drugiej stronie, co na czym stoi. Ja też tutaj proszę i społeczeństwo nasze, i polskich rolników o pewną wyrozumiałość, że nie możemy tego wszystkiego pokazywać, co się dzieje, chociażby jak są prowadzone kontrole na granicy polsko-litewskiej, no bo ja posiadam te informacje, ale posiadam je też do tego użytku operacyjnego, który dzisiaj prowadzimy i to idzie w dobrą stronę. Mhm. Też premier Tusk mówił o problemach z inspekcjami fitosanitarnymi. Są braki kadrowe, no, ludzie nie są najlepiej opłacani. Czy macie Państwo konkretny pomysł, jak tę sytuację naprawić? Ja mam wrażenie, że mamy do czynienia z rozpuszczeniem pracowników w wielu służbach i ze złymi przyzwyczajeniami.
jestem zdania, że każdy człowiek, jeżeli od niego się wymaga i stawia się jasne wymagania, będzie normalnie pracował. Problem z pracownikami i urzędnikami mamy taki, że przestali oni używać swoich głów do tego, żeby zastanawiać się, w jaki sposób dobrze wykorzystywać prawo, które jest, tylko oni robią to, co w tym prawie tylko i wyłącznie należy zrobić i nic więcej w przepisach. I mówią, że oni wypełniają przepisy. Ja się z tym nie zgadzam. Na przepisy trzeba spojrzeć dość obiektywnie i wiedzieć, gdzie są luki, a urzędnik nie jest tylko i wyłącznie od bezmyślnego wykonywania tego, co jest zapisane. I z tym mam do czynienia od kilku tygodni jako człowiek, który zaskakiwany jest często trudnościami w życiu i tym gospodarczym, politycznym, społecznym. I zawsze jestem nauczony łamania pewnych schematów, byle była skuteczność. A mam wrażenie, że urzędnicy czy przedstawiciele różnych służb nie chcą łamać schematów, chcą tylko bezmyślnie wypełniać to, co jest napisane w dokumentach, bez względu na to, czy to jest logiczne, czy nielogiczne. A sytuację na polskiej granicy mamy bez precedensu, całkiem inną niż przed 2 laty. I trzeba do tego dostosować nie tylko przepisy, ale także myślenie. I wiedzieć, że to jest gra wielkich interesów. Zresztą na mnie od kilku dni dość duże uderzenie też w internecie niektórych grup pobudzanych przez tych, w których interesy uderzamy. I ja mogę powiedzieć, że pierwszy raz w życiu zaczynam trochę obawiać się o to, co się dzieje, kiedy jestem w różnych miejscach sam. Bo faktycznie uderzamy w duże interesy, w bardzo duże interesy ludzi, którzy zarabiali na tym, że w Polsce panował duży bałagan. Ja za chwilę o to zapytam również w kontekście sprowadzania zboża, kto na tym ewentualnie zarabiał. Panie redaktorze, ale co miał pan na myśli tutaj, że no po pierwsze jest jakaś akcja, rozumiem, pana zdaniem w internecie, tak, prowadzona w związku z tym, że uderzacie państwo uderzacie w interesy konkretnych grup, ale pan też mówił o własnym bezpieczeństwie, czy źle zrozumiałem? Dzisiaj te działania uderzają w interes garstki ludzi, którzy nauczyli się, że Polska jest ich własnością. I uderzenie chociażby od tego, jak w tamtym tygodniu przekazałem w środę, w czwartek pracownikom, że kończę tolerowanie nieudolności pracowniczej, urzędniczej i kończę słuchać wymówek, że czegoś się nie dało zrobić, bo na przykład tak jak zadzwoniłem do jednego z urzędów, bo brama się nie chciała otworzyć. Do drugiego urzędu nie mam mnie jeszcze w pracy, bo było ślisko. Nie mam mnie jeszcze w pracy, bo jestem na mieście. A dyrektor drugiego wojewódzkiego urzędu w tym województwie tłumaczył mi, że nie ma z nim kontaktu, bo sekretarka jest w szpitalu. Co to za urzędy? Podległe Ministerstwo Rolnictwa? Podległe Ministerstwo Rolnictwa. Czyli co, zwalnia pan pracowników, którzy jak trzeba, nie to dają rady? Nie mam, będę bezwzględny. Dzisiaj walczymy o interes Polski, a nie o interes i dobre samopoczucie. Pracowników zmotywować, wie pan, zamiast... Motywuję ich od kilku tygodni. I niektórzy nie chcą się dać zmotywować. I chociażby na wschodzie Polski taką akcję mamy, kiedy dostał odwołanie jeden z dyrektorów stacji rolno-chemicznej i jego zaangażowanie w nagonkę na mnie w województwie podlaskim i lubelskim przechodzi już wszelkie granice. Ale to co, jacyś dywersanci wewnętrzni, pana zdaniem, w tych instytucjach? Bo pan mówił o tym uderzaniu w różne interesy, to ja się zastanawiam, czy pracownicy tych instytucji, nad którymi kontrolę ma Ministerstwo Rolnictwa, to mogą sabotować państwa działania? Czy, tak. Czy co chce pan przez to powiedzieć? Tak, jestem o tym przekonany. Ale to są ludzie związani z... Ludzie, którzy są związani ze złymi nawykami i z tym, że po pracy chodzą i opowiadają swoim partyjnym kolegom, co dzieje się w danej instytucji, i oderwanie ich od tego informacyjnego koryta właśnie grozi tym, kiedy słyszą o swoich partyjnych kumpli, to weźcie, róbcie im na złość, przeszkadzajcie, ale róbcie, co może. Chce pan powiedzieć, że są sabotażyści, którzy są jakoś tam powiązani z poprzednią władzą, z Prawem i Sprawiedliwością, którzy utrudniają wam? Ja to widzę po kilku tygodniach. Ale poznamy jakąś listę takich osób albo przynajmniej instytucji, które... Nie. To znaczy, ja mogę wymieniać z imienia i z nazwiska, tylko czy to ma sens? Tych ludzi trzeba jak najszybciej odstawić, powołać nowych. To idzie bardzo długo, bo proszę zauważyć, przez 8 lat to było betonowanie instytucji. To było powoływanie ludzi, którzy mają wypełniać interes partyjny, a nie narodowy. No, te instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa jest faktycznie są pewnym łakomym kąskiem dla partyjnych działaczy. No, są to pewne miejsca pracy. Tych miejsc pracy jest sporo, czyli jak rozumiem... Również będą te zmiany kadrowe, bo widzimy je w prokuraturze, w mediach publicznych, w innych rozmaitych instytucjach. Rozumiem, że tutaj też pan zapowiada
takie działania. No tak, to te zmiany kadrowe też nie należą tylko do mnie. Mamy rząd koalicyjny, gdzie też różne rozmowy ścierają się, gdzie ucierają się różne partyjne interesy, ale to idzie nadwymiar dobrze. Nie ma tutaj żadnych konfliktów ani niedociągnięć, ale mamy tak, w rolnictwie, ja panu powiem, to jest tak, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 11 tysięcy pracowników, tak, z tego co pamiętam, KOWR, to jest nadzór nad różnymi instytucjami, gospodarstwami, stadninami, koni, zasób państwa, jeżeli chodzi o ziemię, to jest wiele stanowisk i nadzór nad tym wszystkim obsadzone przez PiS, które dzisiaj wyciąga... Cały czas obsadzone przez PiS? W dużej mierze tak. Ja pamiętam, że Prawo i Sprawiedliwość, bo powiedzmy sobie uczciwie, no, kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe miało wpływ na władzę, również obsadzało swoimi działaczami te instytucje. Później przyszło Prawo i Sprawiedliwość, wymiotło tych ludzi raz, dwa, od razu. O tym PSL-owcy też często mówili. A co, państwo sobie nie potraficie z tym poradzić, żeby wprowadzić własnych swoich ludzi, jeśli w ogóle takowi są, czy jakichś ekspertów, czy cały czas tam są ludzie Prawa i Sprawiedliwości? Ja w ogóle nie myślałem, że takie stanowiska mogą być obsadzane politycznie, jak jakieś ośrodki doradztwa rolniczego, a tam pracują ludzie, którzy zajmują się dzisiaj organizowaniem protestów. W ODR-ach, ośrodkach doradztwa rolniczego, organizowane są spotkania przez dyrektorów, które wymierzone są w pracodawcę. Czyli protesty rolnicze są organizowane przez ludzi, którzy wciąż pracują w tych instytucjach? Tak. Proszę pana, protesty w Kujawsko-Pomorskim, jeden z protestów organizuje były wicedyrektor KOWR-u, pan Marcin Wroński, u mnie w powiecie i ja nie mam o to pretensji. Rolnicy spotkali się na zaproszenie dyrektora ODR-u w lokalnym ODR-ze w powiecie sieradzkim i okej, tylko że to są ludzie, na przykład mąż kobiety, która była czy jest przewodniczącą Rady Powiatu w Sieradzu z PiS-u. Nie, no to są bardzo ciekawe informacje, chociaż biorąc pod uwagę liczbę pracowników, którzy pracują w tych instytucjach, to faktycznie moglibyśmy wiele godzin spędzić na tym, żeby o tym rozmawiać. Ale... Mamy tak, kilkanaście tysięcy pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którzy w dużej mierze są merytoryczni, ale kierownictwo zrobiło to, że dzisiaj rolnicy nie dostają dopłat, bo nie został przygotowany system informatyczny KOWR, PIORiN, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa i to też w każdym powiecie instytucja. GIHARS, Główny Inspektorat Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych, drugie. Weterynaria, trzecie. Stacje rolno-chemiczne, no nie trzecie, tylko to już szóste z tego, co naliczyłem. I to są instytucje, gdzie oni wcisnęli swoich ludzi, niekoniecznie merytorycznych. Merytoryczni na dole, a na górze polityczni, którzy dzisiaj robią takie głupotki. To politykę zapytam i polityczne, stricte polityczne wypowiedzi, bo ta dyskusja o problemach środowiska rolniczego, no oczywiście przeniosła się do Sejmu, była burzliwa debata. Pod koniec ubiegłego tygodnia Robert Telus, były minister rolnictwa, no, chwalił się swoimi działaniami jako ministra. No i krytykował pana oczywiście. Powiedział, że wprowadziliśmy pomoc dla rolników największą w historii, 15 miliardów. W ubiegłym roku wypłacone 10 miliardów. Wtedy pszenica kosztowała 1000 zł, teraz 700 zł. I co? Pyta Robert Telus. Tusk jest na nartach, nie z polskim rolnikiem. No i takie wyrzuty wam czynią politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nauczyliśmy się tego, tak jak kiedyś za czasów systemu, jedni mówią słusznie minionego, inni tego, który wspominają dobrze. Było tak, że wychodził główny sekretarz czy ktokolwiek inny i mówił, a zmieniam tu, zmieniam tu, zmieniam tu. I to była jakaś totalna... Totalny polityczny nieład. To nie może być tak, że człowiek najwyżej postawiony w państwie będzie ręcznie sterował czymś. Może być tu, może być tam, może być gdzie indziej, a państwo musi funkcjonować. I nauczyliśmy się tego zapisu, że wychodzi premier i mówi, zrobimy to, będziemy zmieniać tamto. Premier Donald Tusk ma od tego swoich ludzi, dobrych fachowców, między innymi mnie, żeby robić takie rzeczy i tego pilnować, kiedy jego nie ma. I Robert Telus i premier Kowalczyk swoim brakiem swoich decyzji spowodował to, że polskie rolnictwo straciło nie 10 miliardów, tylko 100 miliardów złotych i oni musieli dopłacić te pieniądze. Mamy coraz mniej czasu, ale jeszcze na jedno nazwisko chciałem zapytać już nie o byłego ministra rolnictwa, ale o komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa. Jarosław Kaczyński powiedział w piątek, no zadzwonię do Janusza Wojciechowskiego, powiem mu, żeby podał się do dymisji, no bo miał tam niefajne wypowiedzi zdaniem prezesa, też część polityków Prawa i Sprawiedliwości uznaje działania Wojciechowskiego jako nieskuteczne, no ale Janusz Wojciechowski też zgodnie z tym, co pisaliśmy, zamierza się bronić, nie zamierza się podawać do dymisji. Co pan na ten temat sądzi? Pan podziela zdanie Kaczyńskiego, czy nie? Nie. Żeby się podawał do dymisji? Nie, w żadnym wypadku. Czyli Wojciechowski jest okej?
Nie, nie jest okej. Ale nie powinien się podobać. Nie, oczywiście, że nie. Wojciechowski działał na polecenie PiSu, działał na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. Dzisiaj Jarosław Kaczyński szuka kozła ofiarnego dla swojej polityki. I to jest najbardziej tchórzliwa rzecz, jaką on Wojciechowski realizował politykę Morawieckiego, można powiedzieć. Tak, to więc dzisiaj, jeżeli mają taki dobry kontakt, czy mieli, niech Janusz Wojciechowski to naprawia, póki jeszcze może. I taka polityczna awantura i zasłona dymna dla problemów nie jest nam potrzebna. Rozumiem, że to jest stanowisko rządu, że tutaj premier Donald Tusk nie będzie wywierał presji na Wojciechowskim albo cofał dla niego poparcia. Premier Donald Tusk ma dzisiaj tak ważne zadania, które realizuje w polityce międzynarodowej, i żebyśmy dzisiaj robili męczennika z Janusza Wojciechowskiego, to chyba nie jest zadanie polskiego rządu. I zrzucanie tej teraz politycznej odpowiedzialności, polityczna odpowiedzialność za to, co dzieje się w rolnictwie, w 100% leży na prezesie Jarosławie Kaczyńskim. To on wybrał premiera, to on miał wpływ na wybór ministrów, to on miał wpływ na wybór komisarza Janusza Wojciechowskiego. Więc teraz niech nie zrobi z siebie sieroty, która mówi, że ktoś jemu coś zepsuł. No chwila, to nie tak. Panie ministrze, kto zarabiał na transporcie zboża z Ukrainy do Polski? Bardzo duże firmy. Możemy mówić o konkretach? Mamy w tej chwili chociażby 15 tysięcy pozycji, jeżeli chodzi o transporty zboża paszowego, plus transporty zboża spożywczego i plus 330 tysięcy ton zboża technicznego, które przyjechały do Polski. Ale pytam konkretnie o firmy, nie wiem, czy pan zdradzi, o które firmy chodzi, przynajmniej kilka z nich, ale to są firmy związane z prominentnymi politykami poprzedniej władzy, tak jak z premierem Morawieckim choćby? Są takie firmy, które są blisko utożsamiane z władzami PiSu, czy firma, gdzie były prezes miał jeszcze niedawno legitymację partyjną Prawa i Sprawiedliwości, znany był ze wspierania tej firmy. W tej, ja nie będę teraz nazwy wymieniał, niech się każdy domyśla. Poznamy to nazwisko, te listy tych firm. Ja zrobię wszystko, żeby to był ten tydzień. Nie powiem dnia. A trzeba pewne regulacje prawne wprowadzić, żeby móc ujawnić tę listę? No bo tak się bronili politycy PiSu, nie? Że nie chcieli ujawnić tej listy, bo Robert Telus mówił, no ale nie, no ja nie mogę, bo to nie zgodne z prawem. Robert Telus miał od kwietnia 2023 roku dwie opinie prawne z warszawskich kancelarii, dość takich znanych, nieznanych, dwie opinie prawne, które wskazały mu, że mogą, że może on opublikować tę listę. Za te dwie opinie zapłacili ponad 40 tysięcy złotych. Jedna to jest ponad 18, druga ponad 22 tysiące złotych. Ale był pan w szoku, kiedy widział pan pewne nazwy firm, które w tym transporcie uczestniczyły? Wie pan, jeżeli ja czytam w mediach, że dana firma wychodzi, daje publiczne oświadczenia, że nie była importerem. A była, mamy dziesiątki tysięcy ton, ilość transportów dość duża do tej firmy, i ja widzę takie coś, to ja dziś tracę takie coś, by ukrywać tą firmę. Jeżeli ona publicznie się do tego odnosiła, ja jestem w obowiązku sprostować takie rzeczy, chociażby nazwę tej firmy w tym tygodniu też pokażę i dokładnie pokażę, kiedy, ile taka firma przywoziła. No nie dokładnie co do godziny, chociaż informacje, które posiadam, wskazują na to co do godziny. Wie pan, że większość tych transportów nie była w jakikolwiek sposób badana? W jakikolwiek sposób badana nie była weterynaryjnie. Ostatnia kwestia, panie ministrze, chociaż króciutko musimy ten wątek poruszyć. Co stanie się z prawem, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt futerkowych? Bo Anna Gembicka była wiceminister rolnictwa, wrzuciła taki filmik na portal X, gdzie jest pana wypowiedź, że nic się w tej sprawie nie zmieni. To znaczy nie będziecie w tę branżę uderzać, żadne projekty w tej sprawie nie są przygotowywane. No, ale wczoraj Donald Tusk w Morągu zasugerował, że takie zmiany będą. I tutaj Szczepan Wójcik, który jest takim, powiedzmy, liderem tej branży, człowiekiem bardzo majętnym, któremu z pewnością zależy, żeby w jego branżę nie uderzać, no wypomina to panu Donaldowi Tuskowi, że chcecie tę branżę zaorać. To jak będzie w końcu? Nikt nie będzie orał żadnej branży i wczorajsza wypowiedź premiera, która to pokazała, nie ma dzisiaj żadnych projektów rządowych, które są przygotowane. Mamy projekt partii Zielonych, którzy przygotowali swoje pomysły. Ja będę pilnował tego, żeby na tą chwilę takie projekty... Mamy dzisiaj dużo ważniejsze sprawy. Co o tym Donald Tusk mówił wczoraj, panie ministrze? Zostawmy takie tutaj te różnice i ja proszę o to, by dzisiaj nie szukać też takich różnic. Branża nie będzie na tą chwilę w żaden sposób ruszana. Na tę chwilę nie, ale za pół roku, za rok?
Ja nie przewiduję tego, by tak było. No, jestem też nawet po rozmowach z tymi, którzy są największymi największymi lobbystami, by tą branżę dobrać do niej. Ja stoję tutaj po drugiej stronie i będę robił wszystko też, żeby rozwiązać najważniejsze problemy, a nie szukać tematów zastępczych, bo według mnie to też jest temat zastępczy. Ja zrobię wszystko, żeby weterynaria tak sprawdzała, co dzieje się na fermach, zresztą w porozumieniu z branżą, by nie było tam sytuacji, że zachodzą jakieś nieprawidłowości, że zwierzęta są źle hodowane i to jest też branża sama o tym mówi, że jeżeli gdzieś znajdujemy nieprawidłowości, to żeby się tym zajmować. Jest to temat, który elektryzuje. I ja się temu wcale nie dziwię, że jest on podejmowany. I Prawo i Sprawiedliwość, pani Gębicka i inni wiedzą, ile PiS kosztowało to, że do branży się dobierali. Znamy konsekwencje tej sytuacji. My nie zrobimy takich, również wyborcze. Takich błędów. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moim i państwa gościem był wiceminister Michał Kołodziejczak.